Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic 2. Zanim fabularnie, pamiętacie pewną jaskinię, właściwie pokażę wam na mapie. Pamiętacie pewną jaskinię w drodze do Słonecznego Kręgu? To jest właśnie ta jaskinia. I tutaj w środku znajduje się pewna ciekawa rzecz, właściwie strażnik pewien pilnuje pewnej ciekawej rzeczy, dlatego chciałem wam to pokazać, zanim... O, tutaj macie jakiś taki jakby magiczny miecz. Nie wiem, jak ten wojownik cienia w ogóle się sprawdza. To jest chyba ciało paladyna. Widzicie, on tutaj. Kurde, jest ich dwóch. To niedobrze. No, nie będzie to takie proste. Chyba, że przeciwko nim. Zrobimy jeden mały pstryczek. Dlatego kupiłem też te lodowe bryły, bo... Znaczy lodowe fale, bo one tutaj dosyć fajnie... ułatwiają zabawę. A widzicie, że oni... Po 400 doświadczenia są. No to nie są tacy mocni wcale. Ale są na pewno mocniejsze trochę niż szkielety. No ale w tym momencie Nic tu nie ułatwiłem ma. sobie sprawę totalnie. Nic tu nie ma. Cóż? Smocza zguba. Więc mamy smoczą zgubę. Ile ta smocza zguba ma obrażeń? Jest bronią dwuręczną? No 190, ale z bronią dwuręczną i siły trochę więcej trzeba. A co za tym idzie, nie jest to broń dla mnie. Ale w każdym razie zbadaliśmy sobie tutaj ten teren. Wiemy, że tutaj jacyś paladyni ponieśli śmierć. Myślałem, że może tutaj coś będzie jeszcze więcej, ale dobre i to. Więc w tej chwili wracamy do klasztoru. Tu to tak, po pierwsze to wydamy. Niech będzie nawet to, bo i tak many nie będę używał. A po drugie musimy dać do... To już możemy oczywiście się pozbyć. Chodzi o to generalnie, że po drodze tutaj spotkało nas kilku orków, nawet więcej niż kilku. Trochę ich tutaj było, no ale dało się radę pozbyć. Milten, bo to on nas tutaj zagadywał. Wiem już, gdzie kryje się Wiem już, gdzie nieprzyjaciel. kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. No właśnie, Milton w A sumie co może być Diego naszym sądzi na magiem. ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Wiem, Co z będziemy tam Tormem? przyszli. Podobno wrócił z Górniczej Doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I Trzech. nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie Czterech. wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Witam na Witamy na pokładzie. pokładzie. Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Gdzie mogę znaleźć Gdzie mogę kapitana znaleźć statku? kapitana statku? Porozmawiaj z Jorgenem. W końcu był kiedyś żeglarzem. A no tak, myśmy i Powinieneś tak mamy. spotkać go w klasztorze. Gdyby Już on nie mamy mógł ci Jorgena. pomóc, musisz popytać w mieście. Albo nawet na farmach. Z pewnością są tu jeszcze jacyś żeglarze. Na twoim Z Jurgenem miejscu muszę pogadać, porozmawiam. tylko dobra. Z Lee też będę gadał, bo on będzie mi chyba potrzebny. Myślałem, że Saturasa wezmę, no ale jest Milten, no to Milten. Milten jest taki przyjazny dosyć. Jorgen. Jak ci się podoba Jak ci życie w się podoba klasztorze? życie w klasztorze? Ja tu chyba zwariuję. Ale dzięki za pomoc. Milton rzeczywiście znalazł tu dla mnie miejsce. 250 Głupio się doświadczenia, czuję hehe. między tymi wszystkimi świętoszkami. Ale z dwojga złego wolę robić, co mi każą, niż przymierać głodem. Zająłem się Zająłem twoim się twoim długiem. długiem. Jesteś wolny. Naprawdę? Jak tego dokonałeś? Nie chcesz wiedzieć. W sumie to prawda. Wielkie dzięki. A co z twoją ofertą? Nadal widzisz mnie w swojej załodze? Zostań kapitanem Zostań mojego kapitanem statku. mojego statku. Wow, Czuję 2000. się zaszczycony, ale czy ty w ogóle masz ten statek? A załogę? Myślę, że
5 ludzi powinno wystarczyć. Dobrze. Dobrze. Zobaczę, co się da zrobić. Czekaj na mnie na przystani. Tak jest. Okej, to mamy to. Teraz jeszcze tak. Tak jak mówiłem, udajemy się jeszcze do tej krypty, o której mówiłem wcześniej, do majątku ziemskiego. A nie to. Małe uleczenie. Do miasta portowego nie. Demon. Pod zerówką mam lodową falę. Małe uleczenie. Majątek ziemski. No więc tak. Lecimy tutaj. Tu mamy do załatwienia sprawę z dwoma gośćmi. Dwoma czy nawet trzema. Zaraz zobaczymy zresztą. No i dodatkowo mamy tutaj skórę do oddania dla... Dlatego tutaj jego mościa. On tam stoi. Raul. Może chciałbyś się z tym wybrać, zobaczyć, co tam. Nie, z tobą nie chcę gadać na ten temat. Masz tutaj. To niemożliwe. Pokaż mi ją. Nieprawdopodobne. Co za nią chcesz? Więcej. Dawaj wszystko, co masz. Dobra. Dam ci 500 sztuk złota. I dorzucę 3 silne mikstury lecznicze. Co ty na to? Przecież wiedział o tym wcześniej. No pewnie. Interesy z tobą to sama przyjemność. To było oczywiście. Powiem wam tak. Nie był taki trudny ten troll właściwie, bo nie wiedziałem, jak tam wyglądała z nim walka. Dałem mu lodową falę, strzeliłem z niego 5 czy 6 razy z miecza porządnie. Zginął. I na tyle powinno być okej. Okay. To chyba tutaj było, nie? Czy to było... To dalej... Nie, to chyba dalej był ten cmentarz. Tak, to dalej było. To musimy wyjść na... Tutaj... I kawałeczek. Dalej tam będzie kilka zapewne szkieletów do pokonania. No nie wiadomo, co tam jeszcze tak naprawdę w środku siedzi. Ale skoro ja jestem w stanie to pokonać, a już tutaj nie będę wracał potem, bo dwór Irdoraf czeka, a to będzie już koniec gry po dworze Irdoraf, o ile mi wiadomo, to wolę to zrobić teraz. Teraz, now, kill everyone who try to go with sword to me. Raz. Dwa. Jeszcze jakaś notatka była chyba. Kamienna tablica. Tak, tutaj jest pochodnia, ten list i miecz. No to teraz czas zapisać i ruszyć na szkielety. Zobaczymy, co tutaj takiego wielkiego zostało ukryte. Strażnik krypty. A, runa jakaś. Nic tu nie ma, tu nie znajdę. Czarna runa, sorry, myślałem, że to runa. Kufer. Nie podoba mi się ten dźwięk. A, bo... Ha! No, Janusz. Mam mieszany szkielet. Ale czy tu... Łukę... No w tym to trzeba. No... Gin. Za dużo was, za dużo! No... Czekajcie chwilę. Bo widzę, że mi coś... Coś mi tu siadło. A tak, bo tutaj mi klapka wyleciała od tego, od baterii, dlatego. Dobra, już możemy przytywać grę i iść na ubój. Właściwie może to za mną przyleciało, dlatego tego tyle wyszło nagle. Nie dlatego, że kufer jakiś tutaj magicznie... Chociaż może... A czort go wie.
Spróbujemy z innej mańki. No to z każdej strony jest taki. A tu słyszę jeszcze niepokojące dźwięki. Dobrze. Więc tak, czarna ruda. Zapis szybki. Pokaż się. Już się pokazał. O. No bij! To be or not to be. Aj. Zupełnie moja najprostsza... No, znowu coś jest, nie? Halo. O dobra, działa. Zupełnie moja najprostszej rzeczy. Przygotować lodową falę. I zobaczymy, jak sobie szkielety poradzą. I właśnie dlatego chyba nie jest na mały poziom to wszystko tutaj zrobione. Mam w ogóle lodową? Mam. Dawać. Come on. Mówi. Teraz mi się przydała lodowa fala, już chyba się prawie ze wszystkich wystrzykałem. Mówi. Dobra, tego. Ten najbardziej wkurza. Dużo was tu zostało, nie? Wszyscy. Niczego nic nie ma. Szkieleci magu nic. Niczego nie ma czego znajdować. Tylko kości do szkieletu. Nie znajdę. Nie ma czego, niczego tu nie znajdę. Mam jeszcze jakiś? Nie mam, ale może to deszcz ognia, a to też myślę, że dajmy do wiwatu. Bo nie wiem, czy to się tu zaaplikuje, ale zaraz zobaczymy. Bo tutaj pewnie otwierając drugi grobowiec będzie to samo, więc wolę sobie tutaj jakoś się przygotować odpowiednio do tego, żeby nie tracić zbytnio życia. Strażnik krypty, no i mamy kolejny tutaj sobie kolejną kryptę i kolejną skrzynkę, więc kolejne kłopoty. Dziesiątka, tak? No, chyba sobie... Zero. Jest. Dobrze. Tu nie ma takiego dźwięku, to może tam tylko było. A, jednak jest. Spóźniliście się trochę. Macie. I się udało. Hehe. Jakiś jeszcze stworek dostał, który... Goblin chyba zwykły. Nie wiem, czy one po górze przypadkiem nie biegają. Nie ma czego wędrować. Niecało. W takim razie ostatnie pomieszczenie do plądrowania. Niczego tu nie ma. Myślałem, że jakieś lepsze tutaj będą rzeczy, a tu widzę dupy nie urywa. Czy coś jest? Nie ma. Ostatnie pomieszczenie na tym dziwnym miejscu. Dawaj tu chiksy i leci z tym. Zero. Zapraszam, to jest kamienna tablica przy okazji. Stara. Są.
O ty plepsie. Że ty zaczęła się trząść. No niedobrze. Ten plec mnie jeszcze zdążył machnąć. No za długo oni się trochę czytują. Za długo się raczył wczytywać. Jaśnie pan. O. Dobra. Zapraszam. Come on. Szybciej. Dziękuję. Ładnie przeczyszczone. Może to jakiś grobowy... Może to były jedna z tych kryt, które tak naprawdę były siedziskiem zła. Może to taka była krypta. Nic tu nie ma. Tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Tu nie ma czego skłonować. To, ta aż pulsuje magią, kamienna tablica. A to są chyba te zwykłe, nie? Czy to są te... Te, które ja chciałbym mieć? No, to są te, co chciałbym mieć. Magii. No i magii. Tak naprawdę plus 10 magii sobie tu dorobiłem. I trochę doświadczenia. Nic tu nie ma czego plądrować. I trochę złomu. Nie znajdę. Nie ma czego plądrować. To teraz mogę się teleportować do majątku. Jako, że jestem leniwy, to nie chciałem się nawet wracać. I zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czyli 39 poziom mamy. Uuu, takie wiele mi brakuje. 10 tysięcy, czy 11 do kolejnego poziomu. W sumie nie jest źle. Ja swoich najbardziej zaufanych przyjaciół wezmę. Czyli tutaj Lee mogę sobie wziąć to najwyżej. Który już widzę, że gdzieś spierdzielił. Gorna na pewno weźmiemy. Potrzebuję twojej pomocy. Nie dziwi mnie to. Co mogę dla ciebie zrobić? Popłyniesz ze mną na pewną wyspę, żeby skopać parę tyłków? Zawsze wiedziałeś, jak mnie zachęcić. Co mam robić? Chcę, żebyś ze mną popłynął. Czekaj na mnie na przystani. Chcę, żebyś ze mną popłynął. Czekaj na mnie na przystani. Masz statek! Ho, ho! Jedno ci powiem. Z tobą nie można się nudzić. No raczej. Nie, nie, nie. Nie chcę, żebyś tu zostawał. Karena bym się mógł zawołać, ale nie. Karen to może mnie w dupę pocałować. On jest taki biosman typowy. Więc tak. Gdzie jest kurna Liv? Gdzieś spierdzielił zapewne. Nie wiem, czy do miasta, czy gdzie on spierdzielił. Może jeszcze Sedurasa mogę wziąć pewnie. Gorna już wziąłem. Miltena już mam. Mam i kapitana. Kogo bym też mógł wziąć? Do miasta portowego w takim razie. Aha, Lestera jeszcze mogę wziąć sobie. I może Laresa? Potrzebuję swojej pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Nie, ty mi widzę, że nie możesz pomóc. O, może masz ochotę na... Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Może jesteś słaby, ale możesz pomóc. Przywódca smoków jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie. Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. Pewnie, chciałbyś możesz się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność, albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Mogę na tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku. Człowiek czynu. To mi się podoba. Do zobaczenia. Więc tak. Kolejną osobą może być jeszcze Kawalorn. No przecież. A zresztą, aż tak mi niepotrzebny. Bardziej Diego już będzie mi potrzebny. Kolejną osobą właśnie jest Diego. No to idziemy do tego Diego. Może on nam tutaj
Lekko pomoże też. Jak może. Pablo, Pablito. Jego pewnie będzie stał tam u góry. Bo jego... Nie może tak dalej być. No ja to właściwie, no nie ukrywajmy, wiem, że to jest jego brat, ten... Który tak... tą straczkę miał, to jest jego brat. No uciekł sobie, tak? Diego. Dostarczyłem twój list, to po pierwsze. Świetnie! I jak zareagował Gerland? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. A więc to jest twój dom? Twój? Tak, od piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych, więziennych warunkach, zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. Jeszcze nie teraz. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa i dobre wino. Nieźle to sobie zaplanowałeś, co? Żebyś wiedział! Jak tego dokonałeś? Jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Diego. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Nigdy mnie o to nie pytałeś. No właśnie. A co z moją działką? Co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego cię nauczyłem. Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. Uczciwy byłem w stosunku do ciebie. Wróć, z Gebranem ten, co mnie interesuje. Zamierzam opuścić Korinis. Zamierzam opuścić Korinis. Mądra decyzja. Chętnie zabrałbym się z tobą. To miasto za bardzo się zmieniło. Ciężko będzie tutaj szybko się wzbogacić. Mógłbym cię podszkolić w łucznictwie, otwieraniu zamków i zręczności. No i przyda ci się chyba dobry złodziej. No, tak. Nie chcesz iść ze mną? Pójdź ze mną. Możemy się spotkać na przystani. Masz rację. Korinis to rynsztok. Płynę z tobą. Daj mi jedną chwilę. Zaraz będę gotowy. Dobra, ty sam masz iść. Chyba, że to będzie tak, że musimy teraz na niego czekać. No, chyba musimy na niego chwilę poczekać. Po prostu on się przebierze w te swoje standardowe ciuszki. Fartuszki, łaszki. No właśnie, ta jego zbroja. Mogę już ruszać. Do zobaczenia na statku. Dobra, to kogoś tu mogę zwerbować oprócz Lord Hagen, czy może ty chcesz ze mną popłynąć? Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Brednie, moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. To czemu ja już wybiłem trochę ich? Zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. No właśnie. Pokaż. Niepokojące. To znak ich siły. A więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu. Głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt. Gdy stracą swoich przywódców, morale całej armii osłabnie. Mam dla ciebie nowe zadanie, rycerzu. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, którzy kręcą się po okolicy. Akurat kilku zabiłem. Mi ich pierścienie. Po takim ciosie
szybko się nie podniosą. Udaj się najpierw do Ingmara. Doradzi ci, jak skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem. Elitarni wojownicy orków to jego specjalność. Często miał z nimi do czynienia. Mam jeszcze coś do powiedzenia w sprawie tych orków. W sprawie orkowych przywódców. Słucham? Mam dla ciebie kolejne pierścienie. Dobra robota. Tak trzymać. W okolicy może się kręcić jeszcze kilku. Proszę, nie, olaś się. Weź to złoto i kup za nie lepsze wyposażenie. No to jest taka misja, którą nie trzeba robić, ale można. A na to... Nie mogę się... Na co on czeka w ogóle? Na co czekasz? Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie i żywność. Zaraz potem ruszamy. Dobrze. Hordy orków wojowników. No to do Ingmara jeszcze pójdziemy. W takim razie, zanim ruszymy. Mnie już tam korci, żeby dokopać tym orkom, a nie chcę mi się szukać za bardzo ich wszystkich po Korini. Po prostu tam jak rycerz. Kilku po prostu zabiłem, wystarczy. Ingmar. Orkowie planują ogromny atak. Ogromny atak. Doprawdy? Bardzo interesujące. A skąd niby o tym wiesz? Niektórzy z ich przywódców grasują w tej okolicy. Nie wygląda mi to na typową strategię orków. Co masz na myśli? A jeśli mówisz prawdę, oznacza to, że próbują nas najpierw osłabić, wysyłając tu swoich najlepszych wojowników. Przeważnie jeden dowódca prowadzi całą hordę orkowych wojowników. Zwykle nie spotyka się ich w grupach. Taka strategia ma swoje uzasadnienie. Przywódcy stanowią rdzeń sił szturmowych i zwykle są otoczeni kordonem wojowników. Dlatego, aby się do nich zbliżyć, trzeba pokonać przynajmniej 30 wojowników. Co teraz zrobimy? Kiedy pojawiają się w takiej liczbie, to przeważnie tworzą patrol prowadzony przez najwyższego rangą przywódcę. Herst zakłada siedzibę i wycofuje się do jakiejś jaskini, z której wydaje rozkazy swoim oddziałom. Gdyby udało nam się schwytać tego przywódcę, zyskalibyśmy ogromną przewagę. Orkowi przywódcy lubią przebywać blisko wroga. Jego jaskini należy zatem szukać gdzieś w pobliżu miasta. Wiem, gdzie ją można znaleźć. W Farnelwarta zauważono kilku orków. Może właśnie tam należałoby rozpocząć poszukiwania. Czyli jeszcze nie idziemy? Trudno. Jak sytuacja na... O, możesz mnie przeszkolić? Będziesz moim nauczycielem? Mogę nauczyć cię... Chcę być silniejszy. No, możemy jeszcze siły nauczyć, ale ja już właściwie siły nie chcę. Już klepnąłem te 5 siły, no to niech będzie. Ale już nie trzeba. Albrecht, mogę jakąś runę? Pędzenie zła. Niestety... A stać mnie, to czekaj. Zobaczymy, co to daje. Wypędzenie zła, wypędzenie zła. Obrażenia magia, 300. Dane 30. To, święta strzała. No i dobra, no to to mi może się przydać. To w takim razie, co ja mam zrobić w tej chwili? Aha, to na farbę Lobarta iść. Dobra, to idziemy na farbę Lobarta jeszcze. W sumie to i tak po drodze, bo nie będę się teleportował, tylko po prostu przejdę się w stronę wieży Kwardasa, nie teleportując się, no cóż. Za wygodnie i tak już było. No tak to sobie przynajmniej coś porobimy. A ja jeszcze sobie tutaj pozwolę klepnąć. Nie stać mnie maną. Wydzielaj to. Ok. Nie chcę mi się teraz iść do łóżka, żeby było jasno, to sobie zrobimy takie oświetlenie. Ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, że nawet jak tutaj jest w miarę jasno dla mnie, dla was może być dosyć ciemnawe.
No nie, znowu. Nie będę mógł spać. Będę musiał się błogosławić jeszcze. Koniec. No jeszcze mnie osłabia, gnój. Na szczęście ja mam dobre leczenie. No. I tak możemy teraz iść. Zresztą ostrzegano mnie o tym, że więcej tych poszukiwaczy się znalazło wokół miasta, czy w ogóle na wyspie Korinis. Trzech to trochę chyba za dużo. Chociaż spróbujemy. Najlepiej się ich bije na wąskich przesmykach, bo wtedy one się bugują. No zaraz, tu nie jest trzech. Ich tu nie jest trzech. Trzeba się zawijać w takim razie, jak najszybciej tylko się da stamtąd, bo jak ich nie jest trzech tylko, to jest niedobrze. Jest niedobrze. Z taką grupą orków nie jest mi dane walczyć jak równy z równym. No chyba, żebym znalazł jakiś przesmyczek. Taki jak na przykład ten, chociaż nie wiem, czy on jest taki wąski. No nie jest aż taki wąski. No bij! No właśnie. Zabiłem jednego orka, jej! Mi nie chciał za bardzo bić, kurde, i tu jest. Jest pogrzebany, tak to mówię, jednego, drugiego, No jakoś tak średnio, no. Dobra, w każdym razie jakoś zaraz sobie z nimi poradzimy. Jakoś im damy radę, myślę. Zaprosimy ich sobie może do miasta na przyjemną walkę. Zapraszam. Strażnicy miejscy na pewno zainteresują się wami. Patrzcie, i tak wszyscy na mnie siedli. Ale tu jest rzeź. Nie no, masakra dosłownie tych orków. Coraz więcej się będzie tu robiło. Nie wiem, po cholerę mi dali zadanie wytłuc ich, którą oni by sobie sami z nimi poradzili. A ja nie jestem takim kozakiem, żeby bić się z armią orków. Dlatego ja potrzebuję kilka osób do tego, żeby zabijać tych orków jednak, tak? No chodź. Tłuczcie ich. Alarm! Alarm orków weszło do miasta. O. No na mnie i tak poszła grupa największa, tak? Dawaj, Pablo. Wszyscy, wszyscy. Gdzie? Trzema to jeszcze może dam radę. No nie. Nie. Dobra, udało mi się zabić jednego. Niczego tu nie znajdę. Jestem taki dobry. Niczego tu nie znajdę. Nie no, sorry, ale za średnio się więcej coś dało zrobić. Strażnik bramy, no. I to powinien być strażnik bramy prawdziwy, a nie. Niczego tu nie znajdę. Kurde, no przecież to... No jakaś pomyłka było to z tym, żebym ja wszystkich zabijał. Jedno łoże należy już do mnie. Dobra, ja zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem z powrotem. Zobaczymy, co tu kurde dalej przyjdzie mi z tymi orkami jeszcze zrobić. Cholernymi. Mam nadzieję, że się tutaj pozbyli wszystkich strażnicy. I żaden nie ucierpiał. No chyba nikt nie ucierpiał. Tylko ja bym ucierpiał, kurde, bo gdyby nie to, że jest
Oni mają taką odstawę. Ja myślę, nawet z dwoma czy trzema hersztami mógł poradzić. Poczna auliczka jakaś, cokolwiek. To jest, to ułatwiło mi z nimi walkę, a nie co jeszcze utrudnia. To jest tak otwarty teren, że no nie da się za bardzo pokonać tych orków. No to teraz możemy sobie pozwolić. Pierścień orkowych przywódców. Niczego nie znajdować. No to udało nam się zabić niczego kolejnego. To prawda orka przywódcę, ale co to nam dało? Właściwie chyba nic, poza tym, że dostałem pierścień kolejny. Więc takie trochę ściemniane. Hordy orków. Przywódca prawdopodobnie jaskini gdzieś w pobliżu farmy Lobarta. Farma Lobarta, jaskinia. To jest farma Lobarta, tak? Tylko, że... Jaskinia. Czy ja tu gdzieś... widziałem jakąś jaskinię? Czekaj. Może ty coś wiesz na ten temat? Pozbyłem się orków. No, pozbyłem się orków. Ludzie nie gadają, że paladyni nic nie robią dla farmerów. Chwała Innosowi. Nie mogę ci zaoferować żadnej wartościowej nagrody, ale mam nadzieję, że docenisz ten gest. 150 sztuk złota. Bardzo fajnie. Pytanie, czy któryś z was... wiesz może, gdzie tu jest... O, dość prosta, to sobie go kradnę. Ja chcę się dowiedzieć, gdzie znajduje się pobliska jaskinia, która... może rzeczywiście przyczynić się do tego, że orki tutaj gdzieś przebywają i będą przebywać. Najbliższa jaskinia, jaką kojarzę, no to nie jest w okolicy farmy Lobarta. Może i... chyba, że... już wiem, która to może być jaskinia, tylko że ona jest... no nawet trochę dalej jak za farmą Lobarta. Ale to jest jedyna jaskinia, którą w tej chwili kojarzę, gdzieś tu w okolicy się znajduje. Innej? No nie mam kurde pomysłu, gdzie by mogła być. Znaczy no, to jest taka w sumie jaskinka sobie. Średniej klasy. Jeszcze wyżej jest, myślę, że niżej. Troszeczkę. No dobra, zobaczmy, może to jest to. Jak nie tutaj, to będę musiał poszukać sobie jakiś potem rozpiska. Nie, to nie jest tutaj. W rozpiskach, zapiskach, to idziemy sobie po tego... Laresa, nie, Lestera, teraz po Lestera będziemy szli. Idziemy sobie po Lestera. No spokojnie, pójdziemy sobie po niego tędy, a na następnym odcinku po prostu znajdziemy jeszcze tego przywódcę, bo nie są... ni cholery. Tu jest chyba taki ciasny przesmyk. Tu jest ciasno dosyć, na wejściu. Chodź. Chodź, zapraszam. Gdzie jest ten twój durny ork? Gdzie on polas? Zaraz tu gdzieś wyskoczy. Herszt orków. Pierścień orkowy przywódców. No jakiegoś herszta zabiłem, no ale czy to jest ten, o którym była mowa? Chyba nie.
to by było bliżej Sardasa. To by było mi bardziej. Jest i ten ork. On się chyba po prostu zbugował. Poprzednio. Ła! Nie prosiłem cię o odpowiedź ciosową. Próbujemy zabić te wargi bez leczenia. Może nie będę musiał tracić many nawet. Tu jest jeden. A tu był pewnie jeszcze jeden z tych debili. Nie widzę, żeby jednak był. Więc możemy sobie stąd pójść. Nic tu nie ma. Jakiegoś herszta bandytów zabiłem też przy okazji przy samej wieży Sardasa. Tam też rzeczywiście był jakiś pierścień. No, nie sądzę, żeby to był ten. No jak to się mówię, dowiem się za chwilę. Pomiędzy odcinkiem kolejnym, jak będę robił. I zrobimy. Dowiedziałem się, że gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Gdzie szukać naszego nieprzyjaciela? Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam idąc z tobą. Więc chodź ze mną i szukaj odpowiedzi. Swoich odpowiedzi. Spotkamy się w zatoce. Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się, mamy mało czasu. Dobrze, no to w takim razie, tak jak mówiłem, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z serii Gothic 2. Na razie.